Już w najbliższy wtorek, 8 września, rozpoczną się ogólnopolskie 33-dniowe rekolekcje. Mają one nas przygotować do całkowitego oddania się Matce Bożej. Oddanie 33 to wyjątkowe dzieło, podkreśla ksiądz biskup Marek Solarczyk. Dzieło, które ma doprowadzić do zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi życia każdego z nas, każdego z was, aby w pełni jeszcze oddać się Jezusowi. Ogólnopolskie rekolekcje rozpoczną się w symbolicznym dniu. Zaczynamy 8 września w uroczystość urodzin Matki Bożej. Kończymy 10 października, konsekrując nasze serca niepokalanemu sercu Maryi. Niech będzie nas jak najwięcej. Apeluje ksiądz Dominik Chmielewski. Zaproszeni są wszyscy, którzy chcą zanurzyć się w Bożej miłości, jeszcze bardziej doświadczyć opieki Matki Bożej, mówi ojciec Wojciech Surówka. Widzę, jak oddanie Matce Bożej odnawia moje kapłaństwo, jak Matka Boża pokazuje mi, jak jeszcze bardziej, mocniej i głębiej kochać Jezusa Chrystusa. Sam doświadczyłem, jak budzi się we mnie po oddaniu się Matce Bożej miłość do Eucharystii. Obecnie przeżywamy trudny duchowo i fizycznie czas. W historii naszego narodu w chwilach trudności zawsze szukaliśmy oparcia w Matce Najświętszej. W tym trudnym czasie bardzo ważne jest umocnienie duchowe, które daje nam wiara. A te możemy pogłębiać, uczestnicząc w tych rekolekcjach. Podkreśla aktor Radosław Pazura. Ten czas to niesamowity skarb Kościoła, mówi ksiądz Marcin Modrzyński. To, co Bóg nam daje i objawia w tym czasie, to jest Jego odpowiedź na te czasy, na problemy całego świata, na wszechobecny, jak mogłoby się wydawać, zalew grzechu. Głównym organizatorem rekolekcji jest Fundacja Tota Tuła, która w archidiecezji poznańskiej odpowiedzialna jest za dzieła modlitwa za kapłana i oddanie się Matce Bożej. Przez te 33 dni na różnych stronach i kanałach na Facebooku, na YouTubie będziemy te rekolekcje udostępniać. Na każdy dzień będzie taka medytacja, którą można przeczytać, którą można odsłuchać. Wszystkie szczegóły znajdziemy na stronie www.oddanie33.pl.